Uczestnicy projektu, przedstawiciele samorządu, Urzędu Pracy i Pomocy Społecznej uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w Centrum Integracji Społecznej w Kolnie. To nowa instytucja zapewniająca szerokie wsparcie osobom poszukującym zatrudnienia. 2 grudnia w Centrum Integracji Społecznej podpisaliśmy pierwsze indywidualne programy zatrudnienia socjalnego. Jest to nasza pierwsza edycja. Mamy 2 grupy pracownicze. Pierwsza grupa są to pracownicy budowlani robót wykończeniowych. Druga grupa są to pracownicy, pracują jako opiekunowie terenów zielonych. Nasi uczestnicy przebywają w centrum przez 6 godzin, od godziny 8 do godziny 14. W tym czasie prowadzone są zajęcia z reintegracji społecznej i zawodowej, które prowadzą nasi psychologowie, specjaliści, socjoterapeuci. Nasi uczestnicy poza tutaj zajęciami, praktykami mają możliwość skorzystania również z jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia. No i otrzymują wynagrodzenie w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Doceniamy wszystkie przedsięwzięcia służące wsparciu osób pozostających bez pracy, powiedział Andrzej Duda, burmistrz Kolna. Pojawiło się sporo ofert pracy, ale bezrobocie u nas dalej jest dosyć wysokie w porównaniu oczywiście do średniej krajowej, bo mimo że spadło znacząco, to jednak powyżej 13% się utrzymuje, przy średniej krajowej ponad 5%. Zastanawialiśmy się, co się dzieje i myślimy, że takie diagnozy zarówno z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i z Biura Pracy otrzymaliśmy, że jednak należałoby spróbować przystosować ludzi, którzy nie mogą znaleźć pracy, do nowych zasad, do nowego rynku pracy. I takim programem, który umożliwi nam to, jest program, który tworzy Centrum Integracji Społecznej. Tak? I to centrum ma za zadanie przede wszystkim zmienić mentalność ludzi i ewentualnie wyszkolić ich w tych zawodach, do których oni się nadają, a także w tych zawodach, na które jest zapotrzebowanie. Mam nadzieję, że centrum spełni swoje zadanie. Pokładam w tym naprawdę dużą nadzieję. My nie robimy projektów dla projektów. Miasto Kolno taki miękki projekt na taką skalę realizuje po raz drugi. W pierwszym było przeszkolonych około 100 osób i około 15 osób otrzymało dofinansowanie, z czego część oczywiście, bo nie wszyscy, utrzymali swoją działalność, rozwinęli się nie tylko na teren miasta, ale również poza terenem powiatu, a nawet województwa. Mam nadzieję, że Centrum Integracji Społecznej stworzy takie warunki ludziom, którzy uczestniczą w zajęciach i że ci ludzie później znajdą pracę lub ewentualnie samozatrudnienie po otwarciu jakichś swoich biznesów. I tego im szczególnie wszystkim życzę, bo taki jest cel naszego centrum. Mam nadzieję, że załoga, która tutaj jest, że personel, który jest, pracuje w centrum, jest naprawdę profesjonalny i spełni swoje zadania. Centrum działa we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kolnie. Dla osób, które są wykluczone społecznie, które mają kłopoty z odnalezieniem się, mają problemy w życiu, którzy często są bez pracy, często mają osobiste kłopoty, trzeba stwarzać dodatkowe warunki. Do tego służy między innymi ten CIS, który tutaj powstał w Kolnie. Jest to, myślę, że bardzo, bardzo fajna sprawa, dlatego że nie jest to łatwy projekt, ale ci ludzie, którzy będą tutaj, to jest 20 osób, a nawet może w następnym roku to będzie 40 osób, te osoby będą objęte szkoleniami, będą miały posiłki, dostaną świadczenie integracyjne, które będzie wypłacane, będzie refundowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie w wysokości około 860 zł. I te osoby będą mogły wyrwać się z domu, będą mogły przełamać taką niemoc i miejmy nadzieję, że chociaż część z nich, bo wiadomo, że nie wszystkie te osoby znajdą później pracę, nie wszystkie te osoby poradzą sobie może w życiu, ale że będą mogły wyjść z domu, będą mogły się spotkać, będą mogły uczestniczyć w szkoleniach. I dostaną jakieś tam środki finansowe dodatkowo. Może to im pomoże, żeby zmienić swoje życie. Osoby, które zgłosiły się do projektu, chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje i znaleźć pracę. To jest akurat dobry czas, żeby patrząc coś w kierunku znalezienia lepszej pracy.
Znaczy, ja jestem z zawodu kucharzem, a teraz się szkolę na ogrodnika. Ja jestem tutaj w tym projekcie z tego względu, bo po prostu chcę zmienić swoje życie. Odchowałam dzieci i mi się wydaje, że ten projekt dużo mi da, że po tym projekcie może pójdę do pracy. I jest bardzo fajnie, bo po prostu wreszcie wyszłam do ludzi. Przyszłam do projektu, chciałam zdobyć nowe doświadczenia, nowe umiejętności, poznać nowych ludzi przy okazji, zdobyć jakieś konkretne umiejętności, zawód. Spotkanie w budynku byłego gimnazjum, w którym zlokalizowane jest Kolneńskie Centrum Integracji Społecznej, było okazją do przełamania się opłatkiem i składania sobie świątecznych życzeń. W chwili skupienia i modlitwie przewodniczył ksiądz Janusz Kubrak. Świąteczny czas był okazją do spotkania opłatkowego zorganizowanego z inicjatywy Centrum Integracji Społecznej w Łomży. Spotykamy się na kolejnym spotkaniu przedświątecznym, wigilijnym, tak to nazywamy, dzisiaj w Centrum Integracji Społecznej w Łomży. Spotkanie niezwykle ważne, bo dotyka też jakby istoty Świąt Bożego Narodzenia. Spotykamy się z osobami również, które doświadczają jakiegoś ubóstwa, jakiejś biedy, być może też pewnego wykluczenia. A Boże Narodzenie przynosi nam prawdę o tym, że każdy jest tym samym dzieckiem Bożym. Każdy z nas jest przez Boga zauważony, kochany i odkupiony. To wcielenie jest też także kontynuacją odkupienia. Takie spotkania są bardzo istotne, bardzo ważne, bo one integrują społeczność. One pozwalają też każdemu z nas poczuć się jak w rodzinie. Nie tylko jeśli chodzi o, nie tylko w oparciu o Słowo Boże, czy w oparciu o same święta, ale w takim rzeczywiście wymiarze ludzkim. Ja bowiem uważam, że Boże Narodzenie to są święta czułości chrześcijańskiej, czułości międzyludzkiej, o czym mówi często papież Franciszek, że mamy być dla siebie nie tylko wsparciem, nie tylko braćmi i siostrami, mamy być czuli. I doświadczenie też groty betlejemskiej, narodzin Jezusa, małego Jezusa, Matki Bożej, to jest cała historia czułości. Dlatego dzisiaj, kiedy będziemy dzielić się opłatkiem, będziemy razem spożywać posiłek, tę czułość będziemy sobie przekazywać po to, żeby w przyszłości było lepiej, żebyśmy stawali się także lepszymi ludźmi. Centrum Integracji Społecznej w Łomży realizowany jest kolejny projekt szkoleń zawodowych. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy uczestniczkami Centrum Integracyjnego w Łomży. Dzisiaj jest dla nas szczególny dzień. Jest to dzień pojednania, miłości, radości. Jest to dzień spotkania się wszystkich uczestników razem. Nasze szkolenie daje nam to, iż po prostu możemy się rozwijać, możemy razem przychodzić, spotykać się. Nasi animatorzy pomagają nam, jakby rozszerzają nasze perspektywy. Pomagają nam również w robieniu różnych manualnych, ciekawych zajęć zorganizowanych przez nich. Od miesiąca biorę udział w szkoleniu zorganizowanym przez CIS w Łomży. Właśnie z nadchodzącymi świętami w naszym gronie robiliśmy różne dekoracje świąteczne, różne prezenty dla wszystkich gości dzisiaj zaproszonych. Jestem bardzo zadowolona z tego szkolenia. Mam nadzieję, że łatwiej będzie mi znaleźć pracę. Oczywiście wszyscy pracownicy nas tutaj fajnie integrują, ukierunkowują nas właśnie na jakieś zdobywanie nowych umiejętności i żeby nam łatwiej właśnie było zdobyć pracę. Liderem projektu obejmującym prowadzenie Centrów Integracji Społecznej jest Urząd Miejski w Łomży, partnerami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie i Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych.